Team Beam. Dobra energia dla każdego sportu. Michał Cichy, MMA.pl, ze mną Michał Wampir Pasternak. Jak się Michał Cichy, który ma teraz już 4 minuty. Dziękuję bardzo, Michale, za te 4 minuty cennego czasu. Słuchaj, jak dzisiaj na programie, chyba trochę przed walką, nie masz takich emocji już takich? Nie no, wszystkie emocje już zostawiam na jutro i teraz jakbym jakoś zaczął chodzić i się podniecać, to nic by z tego nie było. Wystarczy, że Kwiecińska skakała i biegała, nie wiem co ona robi. Skakała jak małpa. To pobudzony dzisiaj jest dość mocno. No. Zobaczymy, jak jutro będzie pobudzony. Michał, ty chyba jesteś zadowolony z tej zmiany, mi się wydaje, bo jednak z Tyburskim nie masz takiej zadry do Tyburskiego, ale jak uważam, do Alana. Uważam, że z Tyburskim miałbym mocniejszą walkę, jeśli mam być szczery. I na zasadach takich, na jakich się szykowałem, czyli na K1, a tu się szykowałem cały czas na K1, a walczę w boksie. No to też takie trochę, wiesz, dosyć dziwne będzie dla mnie. Ale jak gadałem z Mirkiem, byłem ze 2 dni temu, no to mówił, że od razu zgodził się na ten boks, bo wiedział, że i tak ogarniesz Alana i większych szans nie widzi tu. I widziałem też kursy bukmacherskie, no też za bardzo nikt większych mu szans nie daje. Ja też mu większych szans nie daję, nie? Wychodzę, ale co, znokautował on kogoś ręką? Wiewióra znokautował, ale to kopnął go. A tak to ręką, żeby kogoś znokautował? No ja sobie tak nie przypominam. Myślę chyba nie. No to a ja mnie przez moją zawodową karierę znokautowała jedna osoba, jeszcze backfristem, których nie ma tutaj. I co, no znokautować mnie nie znokautuje, kondycyjnie jestem lepszy. No dobrze, no oni to, wiesz, mają tą swoje wizję, że oni są tacy szybcy i tak dalej. A ja mu zrobię taką presję, że on zwariuje, nie? A do lidze się znokautował? Tak, backfristem. No właśnie, tak mi się wydawało. No to umówmy się, no jednak poziomem Alan nigdy nie dojdzie nawet do połowy do lidze. Mi się nawet wydaje, że on technicznie nie jest jakiś mega poukładany, także będzie miał mega ciężko. Ja spadam kanał po tym wywiadzie. Bardzo się wkurzyłeś na Tyburskiego, dalej jesteś zły na to, co zrobił, na to, że nikt nie zareagował wtedy? No Judasz to, wiesz, no, ksywa to zobowiązuje do pewnych zachowań. To Judasz, tak? Bo niektórzy to mówią, że Mojżesz i się rozstąpiły po prostu wody i on dobiegł do Kasjusza. No jak on wyglądał na Mesjasza, no to ja jestem święta Wiktoria, nie? Michał, czy był jakiś moment, że pożałowałeś, że wszedłeś we friki wtedy, kiedy uderzył cię Alan? Bo ty zawsze mówisz, że jak dojdzie do czegoś takiego, no to się skończy zabawa. No nie, no i tak też się zastanawiałem, czy jak ja mam się teraz zachować? Złapać go w hotelu, wypierdolić mu na łeb i żeby było po wszystkim, no ale z drugiej strony to szkoda moich przygotowań. No i dla federacji też by było nie najlepiej, jakby wypadła od razu druga walka. Ja nie wiem, jak on się dzisiaj zachowa, zobaczymy, no bo on taki już był, wiesz, co to nie on i zobaczymy, jak się złapiemy w hotelu. Przecież ja też nie będę stał, nie będę się patrzył, jak on dojdzie i mnie uderzy. No. Złapę, przewrócę, wypierdolę, 2 kopy na łeb i będzie po wszystkim. Myślisz, że się pokaże lepiej niż Zadora? On jest gorszym boksersko niż Zadora, no to nie liczę na to. Może będzie bardziej próbował stać i iść wymiany. Ale to jak poczuje 2-3 ciosy, to już tak to nie będzie takie fajne dla niego. I ostatnie pytanie. Czy ty naprawdę byłeś gotów stoczyć z nim tą solówkę tak, i walić tak, pieniądze? Tak. Znaczy pieniądze, no... No w sensie mi takim, że jakbyście... Wypadłaby ta walka po tym uderzeniu i ja nie żartowałem. Jakby federacja się zgodziła, by powiedziała, dobra, to Kasio walczy z Tyburskim, a wy sobie tutaj zróbcie pojedynek, to bym go rozjebał tam. No ale myślę, że fajnie by się na coś takiego nie zgodził nigdy. To by było fajne. Jakby mieli takich, co tak myślą, że są tacy mocni, dobra, no to zróbcie na konferencji, wiesz, jak oglądalność by też skoczyła. Jedną, dwie walki by były darmowe. Wtedy by się skończyło bicie po twarzy i partyzan. No dobra, Michał. Samo jak on szczelił mnie w pysk i się schował za ochroniarza. No to dobra taktyka jest przecież. No ale kurwa dobra taktyka dla kogo? Dla niego, nie dla ciebie. Dla takich partyzantów. No taki był bohater, uderzył mnie i się schował za ochronę. Mocno. Dzięki wielkie za wywiad. Pozdrawiam wszystkich. Wszystkiego dobrego. Jim Beam. Dobra energia dla każdego sportu.